Dzień dobry, witam wszystkich. Może najpierw przedstawimy się, bo jest nas 8 osób, pan Szyderzy 6-8. Będziemy, tak jak planowaliśmy, przez 2 godziny mówić, ale chyba nie dam aż tyle rady, czyli podejrzewam, że się skończy to po godzinie gdzieś tak 15 minutach. Ja się nazywam Piotr Mańkowski, pisałem sobie w serwisie pod pseudonimem Mitch. Dobra, jeszcze raz Bartek Gramczyk, Kujarzy. Przepraszam, tam z tyłu mnie rozpraszał, więc to... Generalnie ja zacząłem swoją pracę w Commodore i Amiga, później było jeszcze wiele różnych czasopisemek, ale o tym pewnie po jeszcze porozmawiam. Łukasz Bura, Secret Service, Neo Neo Plus, aktualnie Ultima B. Rafał Piasek, Jet Boy Bad Joy, Top Secret, później również nowy Secret Service. Waldemar Nowak, PKS SS i parę jakiś innych odmian, których nie pamiętam. Dariusz Nowacki, Berger, SS, NSS, Marcin Dąbrowski, Borek, najpierw Bajtek, potem Top Secret. A teraz? Nic z tych rzeczy. Dariusz Michalski, Sylhaszak, na początku Top Secret, później Gander. To jak już każdy wymienia taką ścieżkę zdrowia, to jeszcze Bajtek, to Secret, Secret Service, New Secret, a teraz audio. Jeszcze nie ma gajmo. I Neo, zwykłe. To zaczniemy mówić o tym, co w ogóle stworzyło polską prasę komputerową, czyli o Bajtku. Jak pewnie wszyscy wiecie, Bajtek powstał w 1985 roku, we wrześniu ukazał się pierwszy numer. W tym pierwszym numerze ukazała się od razu recenzja, w cudzysłowie, to był bardziej opis gry. To był Attic Attack. Napisał ją Władysław Majewski. To był człowiek, który de facto można go uznać za twórcę polskiej recenzji gry komputerowej, ponieważ on był pierwszym człowiekiem, który coś takiego zamieścił. I jest tutaj jedna osoba wśród nas, która miała okazję dość dużo spędzić czasu z Władysławem Majewskim. Zna go po prostu, to jest Waldi. I prosiłbym Ciebie, Waldi, o powiedzenie, kim był Władysław Majewski, jakie masz o nim wspomnienia. To chodzi o to, że jestem ostatnią żyjącą osobą, która pamiętam Majonesa. Nie wiem już skąd myśmy się, jak się zacierpniała nasza znajomość. W każdym razie ja poznałem pana Majewskiego, kiedy prowadził sklep hardware'owy w takiej bocznej uliczce odchodzącej od ulicy Chłodnej. Nieopodal twojej firmy. W tej chwili tam w odrestaurowanym budynku mieści się winoteka, czy Światlina, jakiś taki lokal gastronomiczny. I tam była firma, w której można było zaopatrzyć się w komputery PC i w ogóle jakieś takie same unikatowe wynalazki. Pan Majewski to był człowiek instytucji. Ja z różnych rozmów, które z nim żeśmy prowadzili, ona w czasach już... Dobrze. Za chwilę weźmiemy udział. Więc to był człowiek, który nam pomagał w różnych sprawach hardware'owych, kiedy rozpoczynaliśmy działalność. I wśród takich rzeczy, które ostatnio przypomnieliśmy sobie z Mitchem, w redakcji przenoszono wszystkie materiały były na twardych dyskach. Prekursorem pomysłu właśnie był Majewski ze swojej majonezowni. Człowiek, który później wyjechał do Stanów i o ile pamiętam, załapał się do pracy w firmie Next Steve'a Jobsa. To mniej więcej była taka półka, więc można mi powiedzieć, że człowiek, który wymyślił Bajtka, potem pomagał Jobsowi. On by nie wymyślił Bajtka, gdyby nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ponieważ jego sąsiadem był człowiek, który był bardzo wysoko postawiony w tej hierarchii socrealistycznej, tak to powiedzmy. To był pan, który się nazywał Hoffman, Maciej Hoffman. On był dyrektorem RWS Prasa Książkowa w tamtym czasie. Tak naprawdę
dzięki tej znajomości Majewskiemu udało się założyć Bajtka. Tam jeszcze jednym z takich ojców założycieli był Aleksander Kwaśniewski, z tego co oficjalnie nawet się chyba mówi, ponieważ on wtedy był naczelnym Sztandaru Młodych, podszedł ze Sztandaru Młodych, został ministrem do spraw chyba tam rekreacji czy do spraw młodzieży. I jedną z pierwszych decyzji jego potem było stworzenie właśnie dodatku do Sztandaru Młodych. I zaczął wychodzić Bajtek i w numerze 3486 pojawia się słynna mapa Jet Set Willy, w której autorem był 16-letni wówczas Marcin Przasnyski. Wkrótce potem się pojawiła rubryka Co jest grane? No i zaczęło się tak kręcić. I z obecnych tutaj chyba pierwszy w Bajtku zjawił się Waldek, czy Borek. Chyba Waldek jednak troszeczkę wcześniej był. No dobra, Waldek, opowiedz jak to w tamtym czasie było. Znaczy, wiem, że ty rysowałeś mapy i to było twoje wejście do Bajtka, ale jak się wtedy załatwiało, że tak powiem, dzisiaj się wysyła maila, dzisiaj się gdzieś tam dzwoni, a jak ty wtedy pojawiłeś się w ogóle w Bajtku? Wyglądało to przezabawnie. Ja wtedy byłem świeżo upieczonym studentem architektury krajobrazu. Uczyli mnie rysunku, różnych takich fajnych rzeczy. I ile razy otwierałem Bajtka i widziałem te mapy, które w tych starych Bajtkach były, jakie były, wydawało mi się, że mógłbym zrobić to po prostu lepiej. Więc za którymś razem po prostu narysowałem swoją mapę, przyszedłem do redakcji na ulicę Wspólną, zapukałem grzecznie, powiedziałem, co mnie tu sprowadza. Myślałem, że spotkam się z kimś poważnym, a tam został wypchnięty taki młody leszcz. Potem się okazało, że to właśnie był Martinez, który nie spał na 18 lat i okazało się, że on był tym kimś, z kim miałem rozmawiać na temat ewentualnie jakiejś współpracy. I rzeczywiście jakaś taka nić porozumienia pojawiła się z tego samego początku. I to było, tak się było na gębę, tak? O, fajna mapa, okej, okay, chcesz pracować dalej. I już. Także ten nabór był zupełnie taki spontaniczny. Tak się po prostu to zaczęło. Długo po Bajtku zjawił się Marcin Borkowski i ty kiedyś opowiadałeś, jak ty zjawiłeś się, ale to jest ciekawa historia. Opowiedz o tym wszystkim, a skąd się wziąłeś? Znaczy, zaczęło się od tego, że napisałem Puszkę Pandory. Znaczy, to, że ja napisałem Puszkę Pandory z tym, że wylądowałem w Bajtku bezpośrednio, nie ma żadnego związku, ale ponieważ napisałem Puszkę Pandory, to wyleciałem ze studiów, bo się za dużo czasu mi zajęło. Jak wyleciałem ze studiów, to wylądowałem w wojsku. Jak wylądowałem w wojsku, no to jak się dowiedzieli w tym wojsku, że ja coś tam się znam na komputerach, to zostałem skierowany do sprzątania w centrum komputerowym. I w tym centrum komputerowym miałem sporo czasu. I ostatnia rzecz, jaką się zdążyłem zająć, zanim w tym wojsku wylądowałem, to wymyśliłem, w jaki sposób można na spektrum narysować wykres trójwymiarowy, taki, żeby było fajnie widać, że tam jest zasłonięte, widać tylko ten pierwszy plan i tak dalej. I zdążyłem ten program napisać jeszcze zanim do wojska poszedłem, a jak w tym wojsku byłem i się nudziłem, to opisałem to wszystko. No tylko, że ja to opisałem gdzieś w 87 roku, a do końca 87 roku nic z tym nie mogłem zrobić, bo siedziałem cały czas w Zegrzu i nie bardzo miałem czas, żeby stamtąd gdzieś dalej pojechać do Warszawy i się tymi sprawami zająć. A jak przyjechałem do Warszawy, to raczej się rodziną zajmowałem. Już po tym, jak wyszedłem z wojska gdzieś, nie wiem, w marcu czy w kwietniu, ja to w końcu wszystko uporządkowałem, napisałem to wszystko ładnie, pięknie, pojechałem do redakcji na Wspólną, dokładnie w to samo miejsce, o którym Waldek mówił. Z tego co pamiętam, to spotkałem Grześka Onichimowskiego i Wojtka Żytarę w redakcji. Chyba Grzesiek Onichimowski, był sekretarzem redakcji, wziął te moje wypociny, popatrzył na to. Albo ty zrozumiał, albo nic. Wojtkowi Żytarze do przeczytania, Wojtek Żytara to z bardzo poważną miną wziął. Przeczytał, powiedział, może iść. I to właściwie był koniec mojej wizyty w tym momencie, bo niczego więcej mi się nie udało dowiedzieć. To znaczy oni wzięli ode mnie to, co napisałem, oni wzięli ode mnie wszystko, co ja tam miałem wydrukowane, jakieś te wykresy, żeby to jakoś tam wyglądało, jakieś rysunki do tego chyba porobiłem, żeby można było lepiej zrozumieć, o co mi chodzi. I nic mi nie umieli powiedzieć, kiedy to będzie, czy to w ogóle pójdzie do druku, czy coś, nic. W związku z czym ja później przez następne kilka miesięcy, za każdym razem, jak wiadomo było,
Bajtek, to biegłem do kiosku, pytałem go skarpę, czy już jest, jak już był, to brałem, kartkowałem, nie. Ale w lipcu się okazało, że jednak wydrukowali. No to jak już wydrukowali, to poszedłem do redakcji, zacząłem nosić dalej, no bo od tego się zaczęło. Przez kilka lat Bajtek się ukazywał, nic się nie działo w takim sensie, że żadne rewolucje nie nastąpiły. Później nastąpił zupełnie kluczowy moment w całej tej historii czasopisma, mianowicie to ty mi opowiadałeś kiedyś i to jest moim zdaniem być może nawet najważniejsza rzecz, a mianowicie jest lato 90 roku, jest wtorek, siedzicie sobie na kolegium redakcyjnym na wspólnej i około godziny 14 ktoś przynosi informację, że właśnie padła RWS Prasa Książka Ruch. Znaczy nie, to nie zupełnie tak było. To było tak, że miało się, znaczy była taka ustawa o parcelacji tego RSW. To chodziło o to, żeby redakcje mogły powołać spółdzielnie pracy i te spółdzielnie pracy, żeby mogły przejąć tytuły i żeby to jakby rozparcelować, bo przedtem to praktycznie wszystkie redakcje w Polsce były, znaczy nie wszystkie, ale znacząca większość była wydawana przez jeden wielki koncern, którego... Znaczy to właścicielem było państwo, na tej zasadzie. I no, był taki pomysł, żeby to rozparcelować właśnie przez powołanie tych spółdzielni pracy, które miałyby poprzejmować redakcję. I ja dokładnie nie wiem, jak to, skąd to się wzięło. To znaczy ja bezpośrednio w tym nie brałem udziału. Natomiast było rzeczywiście takie kolegium redakcyjne, na które z jednej strony zaczęło się od tego, że wszedł ówczesny redaktor naczelny Bajka, czyli Waldek Siwiński. On wszedł i zaczął robić kolegium redakcyjne, a z drugiej strony weszli Marcin, Lech Kanwas, możliwe, że Waldek, i oni zaczęli robić walne zgromadzenie, żeby powołać spółdzielnie. I się zrobił bałagan, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co tu się dzieje w tej sali, bo były się równocześnie, się odbywały dwa zupełnie różne zebrania. Jak już Siwiński zrozumiał, że to nie są przelewki, że to nie są jakieś wygłupy, tylko że tutaj, że oni tutaj rzeczywiście mają jakiś dobrze zarysowany plan, a trzeba przyznać, że byli dobrze przygotowani, bo mieli już i projekt statutu i wszystko, wiedzieli dokładnie, co trzeba zrobić, jak to przeprowadzić. To Waldek zaczął robić kombinacje takie, żeby jakby wejść do tej spółdzielni i żeby złapać jak największy kawał władzy w tej spółdzielni. Głównie chodziło o to, żeby tytuł, który przynosił całkiem niezłe dochody, nie wyszedł spod nawet nie tyle RSW samego, bo RSW było wydawcą Sztandaru Młodych, a Sztandar Młody był wydawcą Bajka, więc chodziło o to, żeby Sztandar Młody utrzymał kontrolę nad Bajkiem. W związku z czym, no, Waldek w tym momencie zaczął kombinować, jakby to zrobić, żeby się znaleźć we władzach, żeby zostać redaktorem naczelnym, żeby zostać prezesem spółdzielni. Różne dziwne rzeczy tam się w tym momencie zaczęły dziać, różne padały propozycje. Między innymi padła taka propozycja, żeby była unia personalna, to znaczy, ponieważ Waldek był oczywistym kandydatem na redaktora naczelnego, bo on rzeczywiście całkiem nieźle sobie radził z prowadzeniem pisma, to on próbował doprowadzić do tego, żeby była unia personalna, to znaczy, żeby pojawił się w statucie zapis, że redaktor naczelny jest automatycznie prezesem spółdzielni, no bo wtedy on wytrzymał na wszystkim łapę i byłoby po staremu. A chodziło o to, żeby nie było po staremu. Więc o ile myśmy wszyscy błyskawicznie zrozumieli, że dobrym jest pomysłem, żeby on został redaktorem naczelnym i właściwie to wykrystalizowało się dosyć szybko, że to tak powinno wyglądać, że on zostanie redaktorem naczelnym, ale może nie chcieliśmy, żeby on został prezesem spółdzielni, znaczy prezesem zarządu. I doszło do takiego kluczowego momentu, że odbyło się głosowanie. Odbyło się głosowanie nad tym, czy taki punkt, że to będzie ta unia personalna, przejdzie, czy nie przejdzie. I ten punkt nie przeszedł. I wtedy zrobiła się przerwa. Waldek zszedł piętro niżej, gdzie był gabinet redaktora naczelnego Sztandaru Młodych. Wydaje mi się, że wtedy Domański był redaktorem naczelnym. I zniknął tam zupełnie. W ogóle przerwa jest, ciągnie się, on tam miał zejść na chwilę, ale nie wracał. W końcu minęło, nie wiem, 20 minut, pół godziny, on przyszedł, powiedział, że właściwie to on już musi do domu, jednak bo żona na niego czeka, bo jemu się śpieszy, bo to się wszystko przeciągnęło i sobie poszedł.
No i efekt był taki, że wszystko zostało w naszych rękach, co było o tyle niedobrze, że tak naprawdę koncepcja najwyraźniej była taka, żeby jednak to on wziął redagowanie Bajtka na siebie, bo on się na tym znał i w tym momencie tak w pewnym sensie ci, którzy przyszli z pomysłem przejęcia redakcji, zostali z pewnym strupem na głowie, bo się okazało, że tę część roboty też muszą wziąć na siebie.